Alchemia, proszę powiedz coś o narzucanych siatkach na przestrzeń. O co w tym chodzi? Co jakiś czas to się odbywa i po co? To jest tak. Zanim ty powiesz, ja powiem jeszcze tak jak z tymi innymi Matrixami i tak dalej, może czasami warto lepiej nie wiedzieć ewentualnie o takich rzeczach, bo one w praktyce nie za dużo dają, tylko stwarzają nam jakąś wyobrażenie tego, że jest jakoś, że to jest źle i że to coś nam robi. Nawet jeżeli coś takiego Ty nie chcesz ewentualnie po jest. prostu wiedzieć. A Chcesz ja być nie. ignorantem, rozumiem. Rozumiem. Nie. Na co? A to, co powiedziałem, że to czasem więcej szkodzi niż pomaga. No może proszę, powiedz bardzo. Słuchaj, co to było z tymi siatkami, tak? Czemu one są narzucane? Siatki. Dlaczego w latach 70. baby chodziły z siatkami do sklepów? Bo nie było reklamówek. A zresztą teraz też chodzą. I teraz są też materiałowe. Na przykład ja mam taką z kotem z Rossmana, bardzo Ale fajnym. teraz to są, wiesz, takie fancy w No ogóle i tak dalej. fancy, no tak. Z auta do sklepu i ze sklepu do auta. No. To jest taki duży, A, duży nie, bo kot. ja tam. Ale po co ty to w ogóle O mówiłeś? siatkach, o siatkach. Bo to było, dotyczyło tego, co wcześniej mówiłem. Tam to było nieskończone. W sumie dalej to nie Siatkę skończyłem, ostatnio kupowaliśmy na płot. ale. Siatka na przestrzeń. A, Siatka na siatka na przestrzeń. przestrzeń. Narzucają nam, tak? Cyklicznie. Nie. Nie narzucają. Siatka. Tutaj trzeba było skonstruować to pytanie inaczej, bo widzę po tych pytaniach, że to są takie gdzieś tam. Ktoś zasłyszał na innym kanale i tutaj sprawdza, co ja powiem na przykład. No ja chętnie się wypowiem, prawda? Natomiast nie wiem, co ty rozumiesz przez siatkę. Co to znaczy siatka? Jaka ona ma No być? to jest. Energoinformacyjna, kontrolująca, oddzielająca, jakkolwiek No inna. właśnie, bo to można rozumieć też w takich zwykłych, tak jakby obszarach, tak, że na przykład zmienia się system, na przykład tak jak w Polsce zmienił się system, powiedzmy System, system. socjalistyczno-komunistyczno jakiegoś I włączyli na ten no. piąty wymiar, czyli McDonaldy. Rozumiesz? Rozumieć. No i się zmieniła ta siatka energoinformacyjna w ten sposób na przykład. Znaczy, ja wytłumaczę to tak, bo ty zaczniesz gadać zaraz, a ja No, chcę oczywiście. powiedzieć. Na przykład. Ale ja to przynajmniej mówię i skończę, a Ale ja też chcę wypowiedzieć się na ty. temat siatki, bo ja zbierałam myśli w głowie, wiesz, mam trzy dzisiaj i muszę je jakoś Trzy myśli? tak, trzy myśli i muszę z tego zrobić coś No to się więcej. śpiesz, bo ma z 20 minut I teraz jeszcze. tak, jeżeli mamy na przykład nad Polską, tak, mamy kraj katolicki i jest tutaj siatka kontroli tego egregora. I ona oczywiście jest wzmacniana co niedzielę, na przykład, albo co jakieś święta i tak dalej. I to też widać, no na przykład przejeżdżając gdzieś koło kościoła, czy coś, to jest bardzo ciężko. Lub jadąc do Przemyśla, też jest ciężko. Lub będąc w koło jakichś tam innych przybytków tak zwanych kościelnych. I teraz ta siatka ma oczywiście, czyli ty w momencie, kiedy jesteś w obrębie takiej kontroli, czujesz się bardziej ściśnięty i tak dalej. Czemu one są robione? One mogą być oczywiście robione na przykład czyli dany kraj ma również pewien rodzaj ochrony, kontroli, jakkolwiek siatki. Czy ziemia ma? Tutaj prawdopodobnie pijesz do tego, żeby się wypowiedziała na ten temat, co one mają robić, w sensie takim, że tutaj coś ktoś une tam robią i my jesteśmy teraz uciśnięci albo coś w tym stylu. Jeżeli jesteś pod taką z kolei energoinformacją, no to rzeczywiście masz problem, bo tutaj o to chodzi, że te siatki są, czyli tutaj jest to nazwane w ten sposób. Ja tutaj bym powiedziała, że są to pewne elementy do
przejścia, czyli ta niewidoczna, tak zwana taka struktura, która może cię na przykład ograniczać. Tutaj oczywiście zaraz będzie jakby całe, można tak rozwinąć się, że to jest też technologicznie zakładane, jakkolwiek inaczej, jakby to się zdjęło, to było lepiej i tak dalej. Na to nie mamy dowodów na razie, w sensie takim, że to jest jakby robione, że tam z jakiegoś słupa coś wylatuje do jakiegoś innego słupa i mamy na przykład jakieś coś bardziej niefajnego. Tutaj bym podała przykład, na przykład koncertów na dużych halach, na przykład stadionów, gdzie wchodząc na koncert masz już od razu takie, jakbyś był czy była podpięta pod coś. Jest to związane oczywiście z tym, że tam jest dużo głośników, że jest jakaś atmosfera i tak dalej. Można to tak jakby w pewien sposób zamknąć, czyli powiększyć to do większej przestrzeni. I na przykład jeden sektor ma to, drugi tamto i tak dalej. Są kontrole, są bramki i tak dalej. Jest to pewien rodzaj oczywiście też organizacji przestrzeni, że jeżeli jesteśmy na ziemi, no to tak jak już kiedyś mówiłam, jesteśmy podpięci pod element tak zwany przebywania na tej przestrzeni. Czy on może być manipulowany? Bo tutaj tak odpowiadam jakby w domyśle, jeszcze sobie dokładając jakichś następnych pytań. Znałam takich śmiałków, którzy twierdzili, że zmieniali siatki ziemi. Co bym powiedziała, że oczywiście głupoty gadali, akurat w tym momencie znam parę osób, które rzeczywiście coś mogą. Tutaj to nie jest jakby takie proste. Tak, często się zdarza tak, że te osoby, które robią niby coś w energii, przypominając tych, którzy nic nie mogą, nic nie robią i tylko udają, albo im się coś wydaje, to często jest tak, że ci, którzy coś tam teoretycznie mogliby i coś tam robią, to tak robią w takich zamkniętych pokojach, jak to się to... Escape roomach. W takich escape roomach, że im się wydaje, oni coś tam tworzą, coś tam widzą, coś się dzieje, a tak naprawdę to nie ma żadnego tak jakby przełożenia na przestrzeń. Tutaj dobrym przykładem są te zagrody częstotliwości według Ashayany na przykład, co są też jakby... Po pierwsze, żeby mówić o czymś takim dla zwykłego, tak zwanego alternatywnego słuchacza, widza, no to należałoby mu przedstawić po prostu, jak to wygląda rzeczywiście. Czyli tutaj bym poprosiła o zlecenie z nieba, czyli żeby pojawili się ci wszyscy, ci, którzy nakładali pewne rzeczy, i żeby to po prostu pokazali tym ludziom, a nie przedstawiali na przykład na rysunkach, to na przykład. Natomiast jeżeli chodzi o technologiczną ochronę lub tak zwane ingerencje z tamtej strony, bo tutaj są dwie takie niebezpieczne, są dwa niebezpieczne elementy. Na pewno istnieje coś takiego jak spoza ziemi kontrola, która wpływa na pewne rzeczy i za cholerę nie jesteś w stanie się stąd jakby wydostać. To jest takie coś, co... jest to prawda, dla mnie to jest jedna droga i ona jest rzeczywiście chroniona i tam wtedy się jakby rozpuszczają wszystkie tak zwane elementy zaczepu, jakkolwiek by nie było ciężkości i tak dalej. Jeżeli wpadłeś w ten technologiczny, bo to muszę dobrze wytłumaczyć, w technologiczny tak zwany bardziej ten wszechświat, tak technologiczny, w sensie, że tam są terasy, że tam częstotliwości i tak dalej. Częstotliwości zagród, jakkolwiek by nie było, czy to tłumaczenie tutaj oddolne jest trudne, dlatego że ludzie sobie wyobrażają, że to jest jakby, czyli nie mogę przepatrzeć każdego umysłu aż tak dokładnie i zobaczyć, co wy macie w głowach, ale generalnie można wam włożyć bardzo dużo do tych głów i potem zrobić z tego naprawdę dość dużo. Element w ogóle częstotliwości, jakkolwiek zagród, należy rozumieć i też w pewien sposób przyswoić, czyli to jest bardzo ważne, co teraz powiem, od tak zwanego umysłu. Czyli tam się zaczyna jakby zagroda, jakakolwiek.
czyli element nieprzejściowy, czyli ty nie możesz przejść, czyli wydaje ci się coś, bo ty w tym momencie na przykład słuchając tych rzeczy, tutaj zrobimy taką trochę jakby ochronę, żeby wam było też łatwiej to zrozumieć i żeby to zapadło, że tak powiem, w te neurony, które mają was jakby wydobyć stąd. Czyli jeżeli mówimy o jakichkolwiek zagrodach, one są związane głównie z umysłem, a nie na przykład z technologią. I nie będę tutaj wchodzić w tak zwane elementy, że tutaj to technologicznie jest zrobione. Tak, pamiętajcie, że wyzwolenie należy do sfery umysłu. Umysłu. Umysł. Jak wasz umysł funkcjonuje, gdzie on jest, co on robi, gdzie się daje zwieść, co on tam sobie z czymś radzi, nie radzi. Ja powiem tak, nie po to tu jesteś, nawet z tym takim troszkę nędznym ciałkiem w sensie biologicznym, czyli ono jest jakby trochę nietrwałe i takie bardzo delikatne tak naprawdę, żeby dać się zabić i żeby ci włożono w między neurony jakieś tak zwane obwody, które nie są twoje. Bo tutaj to trochę tak wygląda, ta dyskusja, te wszystkie jakby pytania zawierają bardzo dużo jakichś takich rzeczy, które zwodzą na manowce. Rzeczywistość jest dużo prostsza.